Witajcie w kolejnym odcinku Kupujemy z Chin.pl. Aczkolwiek dzisiaj nie będzie o kupowaniu z Chin, a o tanim kupowaniu markowego sprzętu AGD na rynku lokalnym, tudzież prawie lokalnym, bo te sprzęty akurat pochodzą z Anglii. Co powiecie na taki czajnik Bosch, tudzież ewentualnie z logiem Siemens, bo występują w tym samym designie pod różnymi markami w cenie poniżej 100 zł. Czy też takie żelazko Philips Azure Ionic z systemem jonizacji, który zapobiega osadzaniu kamienia, o wartości rynkowej ponad 300, chyba według ceny ostatniej było 320 zł za jedyne 20 zł. Oczywiście jest to możliwe, jeżeli zdecydujemy się na sprzęt używany. Aczkolwiek oczywiście nie mówimy o takim sprzęcie używanym zarośniętym kamieniem, tylko sprzęcie powystawowym, tudzież zwróconym przez klienta zaraz po zakupie, bądź mu się nie spodobał, tudzież stwierdził jakąś usterkę i wymienił na nowy. No u nas to nie jest możliwe, bo z reguły jak coś oddajemy do sklepu, bo nie działa, no to czeka nas uciążliwy proces reklamacyjny, gdzie tam 2 tygodnie przynajmniej czekamy na diagnozę, potem kolejne 2 tygodnie się pałujemy z dostawcą, żeby nam wymienił na nowy albo zwrócił pieniądze. Natomiast na rynkach, w szczególności anglosaskich, jak klient przychodzi do sklepu, mówi, że sprzęt nie działa, oddaje go, dostaje od ręki drugi albo dostaje gotówkę z powrotem. Natomiast na zachodzie jest coś takiego jak etyka biznesu i taki sprzęt zwrócony przez klienta, nawet jeśli jest stwierdzone, że jest sprawny, to w związku z tym, że był już macany przez kogoś, jest w niewiadomym stanie, nie wolno go sprzedać nawet tam za 20% mniej, tylko przynajmniej 50% mniej. A najczęściej się robi tak, że te wszystkie sprzęty pakuje się na paletę, bo nie opłaca się odsyłać do producenta do naprawy, tudzież nawet do samej diagnozy, bo koszty transportu zjadłyby wartość marży. W związku z tym te sprzęty się zbiera do kupy, a że trzeba by zapłacić za utylizację, to korzystnie jest je sprzedać do krajów takich jak Polska, jako całą paletę za jakieś drobne. No jak zobaczycie sobie chociażby na Allegro, to często całymi paletami ludzie sprzedają takie rzeczy, tudzież inni naprawiają albo sprzedają w takim stanie, w jakim urządzenie jest, na sztuki. Z reguły z dopiskiem tam niesprawny, niewiadoma usterka. A usterki przy sprzęcie z rynku brytyjskiego są z reguły błahostą. Natomiast wracając co do obsługi reklamacji w krajach anglosaskich. Jakieś 8 lat mieszkałem w Stanach, to były lata 90, ale myślę, że nadal nic się nie zmieniło w podejściu do klienta i w traktowaniu typu klient nasz pan. Kiedyś kupiłem sobie w sklepach Radio Shack CB Radio. Radio oczywiście chciałem od razu wypróbować, nie miałem anteny. To co, wpakowałem kawałek druta, chyba jakiś metalowy wieszak wyprostowałem. No i jak to z radiem bywa, przy niedopasowaniu anteny wydymiłem końcówkę mocy. Smród był potworny. Nie wiedziałem co zrobić, sprzęt trochę kosztował, więc zaniosłem do sklepu i mówię, że podłączyłem, próbowałem nadawać, no i coś zadymiło. Natomiast sprzedawca mówi, masz tu kolejne. Nie pytał o żaden paragon, właśnie jak powstała usterka, dostałem wymianę od ręki. W przypadku czajnika, to kupiłem go sprawnego, dlatego zapłaciłem 100, no ale to nie jest chyba 280 czy nawet 300, jak u nas kosztuje. Ponadto w związku z tym, że jest z rynku brytyjskiego, ma trochę inne parametry, 3 kW mocy, a nie 2,4 czy 2,6, jak praktycznie ten sam model sprzedawany u nas. Różnica niewielka, no ale w czasie gotowania wody odczuwalna. Co do żelazka, dlaczego 20 zł? Dlatego, że było wystawione jako niesprawne. Natomiast jak to bywa z wieloma sprzętami z rynku brytyjskiego, śmiałbym twierdzić nawet, że 90%,
Usterka była błaha. Sprzęt brytyjski ma tą specyfikę, że ma taką fikuśną wtyczkę. Natomiast ta wtyczka tutaj w tym miejscu, nie wiem czy mi się uda, uda się paznokcie. Jak otworzymy tą klapeczkę, to w środku mamy bezpiecznik 13 amper. No i najczęściej ten bezpiecznik potrafi się wydymić. Jak klientowi to się dzieje zaraz po zakupie, oddaję sprzęt. Sprzęt trafia jako zwrot, a jest, jak w przypadku czajnika, który ja kupiłem, nietknięty. Nawet pudełko było w idealnym stanie. Także jak widzicie, warto polować na okazję. Natomiast jeśli kupujecie sprzęt z rynku brytyjskiego, to należy zwrócić uwagę, żeby do tej wtyczki kupić sobie stosowną przejściówkę, ale dobrej jakości. Taką trzeba zajrzeć do środka, żeby miała grube miedziane styki. Bo jednak przy sprzętach AGD, czy to z silnikiem, czy z grzałką, te prądy są raczej znaczące. No i przy tajnej wtyczce, w najlepszym przypadku, to ją stopicie. Natomiast w najgorszym możecie spalić chałupę. W szczególności przy takich sprzętach jak na przykład czajnik, który możecie zostawić na chwilę bez nadzoru i nie wyczujecie, że się pali, będąc w drugim pomieszczeniu. Co do czajnika, to akurat stwierdziłem, że lepiej będzie wymienić wtyczkę. No ale zanim wymieniłem wtyczkę, to zauważyłem, że podstawa ze starego czajnika idealnie pasuje. Bo większość czajników ma tego typu uniwersalne złącze wielostykowe, które praktycznie jest takie samo, niezależnie od producenta. Więc jak przypasowałem do tamtej podstawki, nic nie trzeba było robić. Także. Więc tytuł filmu może był trochę clickbaitowy, ale jak widzicie, nie trzeba się bać sprzętów z returnów, tudzież podemonstracyjne. Naprawdę warto polować na okazję, bo za ułamek ceny możecie mieć bardzo fajny sprzęt. No jak widać na moich przykładach, praktycznie nowy. Z innych sprzętów to okazyjnie kiedyś trafiłem odkurzacz Dyson za 100. Wprawdzie brakowało do niego turboszczotki, którą też udało mi się trafić za kolejną 100. No ale 200 w porównaniu do ceny nowego Dysona to jest rewelacja. Zwłaszcza, że ten system bezworkowy z tak zwanym chyba Vortexem, czy jak oni tam zwą, czyli są takie małe lejki, które działają jak tornado i siła ośrodkowa wyrzuca kurz na zewnątrz do zbiornika, natomiast powietrze bez żadnych oporów przechodzi dalej. Także niezależnie od napełnienia zbiornika siła ciągnięcia jest praktycznie taka sama. No i nie mamy problemu zakupu worków, także Dysona gorąco polecam. Chyba jeden z lepszych odkurzaczy, jaki możecie kupić na rynku. Nie żadne Rainbowy, Kirby czy inne. Dyson. Także to by było na tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Hej.